2022 z punktu widzenia branży gier był rokiem dość dziwnym. Miał niezły start z takimi hitami jak Horizon Forbidden West, Dying Light 2 czy Elden Ring. Później nastąpiła nieurodzajna wiosna i lato, by jesienią dać graczom solidną porcję świetnych gier ze średniego segmentu i God of War. A jak wyglądała sytuacja na polu pierwszoosobowych strzelanek? Niemniej dziwnie, bo poza nowym Call of Duty na próżno szukać przedstawicieli popularnych serii. Jednak mimo braku licznej grupy gier z segmentu AAA, to ostatecznie porządnych FPS-ów w minionym roku nie brakowało. A w naszym zestawieniu najlepszych przedstawicieli gatunku zabraknie chociażby takich tytułów jak Tiny Tina's Wonderlands czy Kultik. Było więc w czym przebierać. Oto top 5 pierwszoosobowych shooterów 2022 roku. Startujemy! Ya son más de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo. Baby no tiene relevo, me sobra el dinero, el respeto y los huevos. Yo, cada movimiento que hago es juego otro nivel. Na miejscu piątym ląduje Call of Duty Modern Warfare 2. Najnowsza odsłona kultowej serii od Activision spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów. Kampania fabularna wygląda świetnie, ma całkiem niezłą fabułę, a sama rozgrywka to nie tylko recykling sprawdzonych patentów, ale także kilka świeżych rozwiązań, chociażby crafting czy półotwarte lokacje. Jednak mimo pozytywnych wrażeń płynących z rozgrywki, Call of Duty Modern Warfare z 2019 wciąż jest grą lepszą. Także tryb sieciowy nieco bruździ nowej strzelance od Infinite Ward, gdyż przeplata nowości z zupełnie nieudanymi rozwiązaniami, jak chociażby koszmarny interfejs czy wymuszanie na graczach korzystania z konkretnej broni. I tell you, it takes a lot of rage to stare across 8 realms of hell, an ocean of demons, into the eyes of the Red Judge and still think, I'm coming for you. Na miejscu czwartym znalazł się nietuzinkowy Metal Hellsinger. Gra od studia The Outsiders to połączenie typowego FPS-a z grą rytmiczną, w której przemierzając piekło rozprawiamy się z hordami demonów. Z pewnością ten typ rozgrywki może nie przypaść do gustu fanom strzelanek, którym słoń naddepnął na ucho. Umiejętność posługiwania się wirtualną bronią musi bowiem iść w parze ze sprawnym słuchem muzycznym, gdyż rozprawiamy się z wrogami w rytmie ciężkiej metalowej muzy. Całość wypada jednak bardzo efektownie i świeżo. Dynamiczne kawałki pompują solidną porcję adrenaliny do naszego krwiobiegu, no i Troy Baker jako narrator. Palce lizać. Na miejscu trzecim plasuje się Neon White, czyli gra, w której tym razem trafiamy do nieba. Wcielając się w zabójcę o imieniu White, chcemy odkupić swoje winy i z piekła trafić do świata aniołów. Tak się składa, że chętnych jest także wielu jego kolegów po fachu, a miejsce w niebie jest tylko dla jednego z nich. Produkcja Bena Esposito zaskakuje minimalistyczną oprawą oraz sprawnym połączeniem dynamicznej strzelanki z elementami platformowymi i systemem zarządzania kartami. Neon White to jedno z największych pozytywnych zaskoczeń 2022 roku, więc jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w tę oryginalną produkcję, musicie ją koniecznie nadrobić. Moda na boomer shootery nie przemija, dlatego w naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć przedstawiciela tego podgatunku. Miejsce drugie to Prodeus, który w końcu wygrzebał się z fazy Early Access i zaprezentował w pełnej krasie nie tylko na PC, ale także na wszystkich wiodących konsolach. Jak to w grach dumopodobnych, zapomnijcie o fabule. Prodeus głównie skupia się na toczącej w zawrotnym tempie rozwałce i robi to wybornie. Rewelacyjna oprawa, hektolitry rozpikselowanej krwi, fantastyczne projekty poziomów, liczne bronie, z których każda oferuje wiele śmiercionośnego dobra. No shooter prawie idealny, gdyby tylko nie ten żałosny system zapisu. Selling humans is drugs. You're the only one that can stop them. You realize we're gonna have to take out the entire alien drug cartel.
szykujcie pochodnie, a kursor myszki miejcie w gotowości, by nacisnąć kciuk w dół, gdyż najlepszym FPS-em tego roku jest według mnie gra High on Life. Produkcja studia Squanch Games to nie tylko śmiertelna dawka absurdalnego humoru autorstwa Justina Roilanda, ale także mnóstwo kosmicznego szczelania. Powiedzieć, że w High on Life każda z broni ma swoją osobowość, nie jest wyświechtanym frazesem, lecz najprawdziwszą prawdą. A co najważniejsze, świetnie się z nich strzela. Każda z dość ograniczonego zestawu pukawek to wielofunkcyjne narzędzie do siania destrukcji we wszechświecie, przemieszczania się i rozwiązywania prostych puzli. Daniem głównym jest jednak dynamiczna rozwałka, podczas której eksplodują głowy kosmitów, a zielone gluty z ich krzewi leją się strumieniami. Hey there, I'm Knifey! Stab! Stab! Yes, more! I need more stabbing! I to już wszystko. Oczywiście jesteśmy ciekawi waszych typów do miana najlepszych pierwszoosobowych strzelanek 2022 roku. Jeśli podoba wam się materiał, to będzie nam miło, jeśli zostawicie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji i walnięciu w dzwonek, by być na bieżąco z naszymi przyszłymi materiałami. A szykuje się jeszcze sporo rankingów podsumowujących miniony rok. Do usłyszenia. Cześć.